Hallo zusammen, liebe Leute und moin aus Hamburg. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Hamburga. Heute ist Donnerstag, der 18. November. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten und los geht's. Dzięki, że jesteście na tym kanale. No i zaczynamy z naszymi wiadomościami z Niemiec. Na początek koronawirus, koronakryzys i koronoregulacje, które czekają nas w najbliższych tygodniach i miesiącach w Niemczech. Dlaczego o tym mówię? Bundestag streitet über Corona-Kurs der Ampelparteien. Jetzt gerade kann man auch im Livestream im Internet verfolgen, wenn ihr Lust habt. W chwili obecnej live można sobie oglądać nawet w internecie. Bundestag dyskutuje na temat kursu koronakryzysowego przyszłej koalicji, partii wchodzących w skład przyszłej koalicji. Angela Merkel spricht von einer dramatischen Situation, trotzdem wollen SPD, Grüne und FDP die epidemische Notlage nicht verlängern. Pani Merkel mówi o dramatycznej sytuacji, pomimo to partie, które przed chwilą wymieniłem, nie są skłonne do przedłużenia tej sytuacji epidemiologicznej w Niemczech. Co to oznacza dla nas, co to oznacza dla was, co to oznacza na przyszłe tutaj tygodnie i miesiące w Niemczech? Słuchajcie, Business Insider schreibt, aus einem ersten Beschlussentwurf geht es hervor, dass bundesweit eine flächendeckende 2G-Regel eingeführt werden soll. Business Insider pisze o tym, że tutaj z propozycji ustawy, do której oni dotarli, wynika, że w całych Niemczech wprowadzona ma być regulacja 2G, czyli życie publiczne dla osób tylko zaszczepionych i tylko ozdrowieńców. Zudem sollen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber ihren Impfnachweis oder genesenen Nachweis vorlegen müssen. Ungeimpfte dürfen ihren Arbeitsplatz nur betreten, wenn sie am selben Tag getestet wurden. I poza tym też pracownicy mieliby powiedzieć o swoim statusie, czy są zaszczepieni, czy nie, czy są ozdrowieńcami. Jeżeli tak nie jest, to będą mogli pracować tylko, jeżeli będą codziennie się testować. Bild-Zeitung schreibt hier, eine Befürchtung vor dem Spitzentreffen werden bald wieder die Schulen dicht gemacht. Bild pisze, czy znowuż zamknięte będą w Niemczech szkoły, wszyscy się tego obawiają. Tak der Entscheidung schreibt weiter die Bild-Zeitung, der Corona-Chaos-Gipfel, czyli tutaj szczyt chaosu, jeżeli chodzi o koronawirus w Niemczech. Die STIKO will die Corona-Booster jetzt schon ab 18 empfehlen. Ständige Impfkommission, czyli Komisja do Spraw Szczepień i Szczepionek, chce już dopuścić kolejne szczepionki, tak, trzecią dawkę szczepionki dla wszystkich od 18 roku życia. 3G im öffentlichen Verkehr wird auch diskutiert. Dyskutowany będzie też temat 3G w komunikacji publicznej i tak dalej, i tak dalej. Also jetzt auch sollen die gefälschten Impfpässe dann, also Strafen dafür sollen auch höher gesetzt werden, mają być podwyższone też oczywiście tutaj kary za fałszowanie tych paszportów szczepionkowych, także dzieje się. Na ten temat mam dla was tutaj krótki materiał z Tagesschau, zapraszam bardzo serdecznie. Beratungen über Corona-Lage. Der Bundestag befasst sich mit den von SPD, Grünen und FDP geplanten neuen Maßnahmen. Neben der Aufhebung der epidemischen Lage sieht der Entwurf auch Strafen für die Fälschung von Impfnachweisen sowie 3G-Regeln für öffentliche Verkehrsmittel vor. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz soll es unter anderem um einheitliche Regelungen und die Impfkampagne gehen. No ja myślę, że w chwili obecnej nam nie pozostaje nic innego, jak uspokoić się i odczekać, co rzeczywiście politycy nam zaserwują, jeżeli chodzi o nowe regulacje koronawirusowe, also abwarten und Tee trinken. A my przechodzimy teraz do wiadomości z kręgów gospodarczych. Corona-Folgen belasten die Bundesagentur für Arbeit für Kurzarbeitergeld und andere Leistungen. Gab sie schon 52 Milliarden Euro aus. Bundesagentur für Arbeit, czyli Agencja Pracy w Niemczech, wydała już 52 Milliarden Euro na program Kurzarbeit i zanosi się też na to, że w przyszłym roku Kurzarbeit, ten program też będzie potrzebny, ponieważ wiele firm już w chwili obecnej zgłasza właśnie problemy i mówi o tym, że może nie przetrwać bez tej pomocy następnych miesięcy, też pierwszych miesięcy przyszłego roku. Fast zwei Drittel für neue Homeoffice-Pflicht in Deutschland. Blisko dwie trzecie Niemców jest za obowiązkiem wprowadzenia Homeoffice, tak? Czyli że pracodawca musiałby zapewnić możliwość pracy z domu tam, gdzie jest to oczywiście możliwe. Niemcy przyzwyczaili się już do Homeoffice, trzeba powiedzieć, przez te miesiące pandemiczne. Napiszcie, jak to wygląda w waszej sytuacji, czy wy pracujecie z domu, czy jest to dla was opcja, czy lubicie taką pracę. Jestem ciekawy waszych komentarzy. Fast 40% der Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt und besonders betroffen sind kleinere Betriebe und Bauwirtschaft. Blisko 40% miejsc praktyki w Niemczech pozostaje niezajęta i szczególnie dotknięte tutaj są tym problemem małe zakłady i firmy z branży budowlanej. EU will export von Müll in ärmere Länder erschweren. Unia Europejska chce utrudnić
eksport śmieci do krajów biedniejszych. Ale uwaga, ciekawa wiadomość, jednocześnie innerhalb Europas soll der Mülltransport dafür vereinfacht werden. Jednak wewnątrz Europy przewóz śmieci miałby być ułatwiony. Nie wiem w sumie, czy to jest pozytywna wiadomość, czy negatywna. Napiszcie, jak to oceniacie. EZB warnt vor riskantem Immobilienboom, Gefahr von Preiskorrekturen steigt. Europejski Bank Centralny ostrzega przed tutaj ryzykownymi interesami na nieruchomościach i EZB pisze o tym, że rośnie ryzyko korektury cen nieruchomości, czyli czyżby nieruchomości miały zacząć spadać. JP Morgan verklagt Tesla. Bank JP Morgan zaskarżył Tesla. Tutaj chodzi o Elona Muska, który swoimi tweetami reguluje ceny akcji Tesli. Znacie tweety Elona Muska na pewno. Gut, wegen manipulierter Tachos werden Autos fast 3000 Euro zu teuer verkauft. Und in Deutschland hat laut einer Untersuchung des ADAC jeder dritte gebrauchte Wagen einen manipulierten Kilometerstand. Słuchajcie, ADAC zrobiło takie badanie, z którego wynika, że co trzeci samochód w Niemczech jest zmanipulowany, jeżeli chodzi o przebieg, i że średnio te samochody, ze względu na to, że są zmanipulowane, sprzedawane są o 3000 euro za drogo. Nie wiem, jeżeli co trzeci w Niemczech, to nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Skomentujcie proszę tutaj też chętnie tą wiadomość. Und rund 4000 Tiere sollen getötet werden, Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern, czyli ta afrykański pomór świń już się zadomowił w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Mamy 4000 zwierząt, które mają tam zostać zabite. Ukrainischer Botschafter warnt vor russischen Invasion, Deutsche Welle berichtet. I tutaj nie, ukraiński jeszcze ambasador ostrzega przed inwazją rosyjską. Tutaj ten ukraiński ambasador właśnie w Berlinie na portalu Deutsche Welle powiedział o tym otwarcie, że Ukraina przygotowuje się na taką możliwość. Und NTV berichtet, polnische Grenzschützer melden Blendengranatenangriffe. A NTV pisze o tym, że polscy pogranicznicy mówią o atakach granatami błyskowymi. I teraz przejdziemy rzeczywiście do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Na początek zaczniemy od krótkiego materiału Tagesschau. Zapraszam Was. Lage an der polnisch-białoruskiej Grenze. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki forderte von der EU mehr Anstrengungen beim Grenzschutz. Der Bild-Zeitung sagte er, sein Land beweise derzeit, dass dies möglich sei. Die Ukraine äußerte die Befürchtung, dass Migranten umgeleitet werden könnten und verstärkte seine Sicherheitskräfte an der Grenze zu Belarus. I ten materiał Tagesschau uzupełnimy jeszcze sobie o wywiad. Wywiad, który pan Mateusz Morawiecki dał gazecie Bild. Pan premier warnt vor 50 Millionen Migranten. Polski premier ostrzega przed 50 milionami migrantów, pisze gazeta Bild. Przytoczę wam kilka pytań i odpowiedzi Mateusza Morawieckiego. Jeżeli jesteście zainteresowani całym artykułem, to zachęcam oczywiście do pogooglowania i przeczytania sobie tego wywiadu. Wie groß ist die Gefahr eines Krieges? Fragt die Bild-Zeitung. Jak duże jest niebezpieczeństwo wybuchu wojny? Pyta Bild. Ich hoffe, alle behalten die Nerven. Die belarussischen Kräfte provozieren immer deutlicher. Ich hoffe, sie machen nicht den einen Schritt zu weit, denn wir Polen sind fest entschlossen, unsere Grenze mit allen Mitteln zu schützen, die Ostgrenze Europas und der NATO. Pan Morawiecki odpowiada, mam nadzieję, że wszyscy zachowają nerwy. Białorusini prowokują coraz bardziej, ale mam nadzieję, że nie zrobią tego jednego kroku za dużo, ponieważ my Polacy jesteśmy zdecydowani wszystkimi możliwymi sposobami, środkami bronić granicy, wschodniej granicy Europy, wschodniej granicy NATO. Erwarten Sie Beistand der NATO und damit auch Deutschland? Czy oczekuje pan tutaj pomocy NATO i też Niemiec? Falls es notwendig wird, gibt es Eskalationsstufen. Zunächst freue ich mich, dass Führer anderer NATO-Staaten ihren Beistand ausgedruckt haben. Czyli pan Morawiecki odpowiada, że tutaj są takie stopnie tej eskalacji, jak oni będą postępować, jakie są procedury postępowania. Na początku najpierw cieszę się, że przedstawiciele innych państw NATO wyrazili poparcie dla Polski. Dazu gehören Kanzler Merkel und auch ihr baldiger Nachfolger Olaf Scholz. Do tego należą też pani Merkel i jej następca Olaf Scholz. Ein nächster Schritt wäre eine entschlossene Erklärung der Nachbarn von Belarus, Polen, Litauen, Lettland. Kolejnym krokiem byłoby wspólne oświadczenie właśnie państw sąsiadujących z Białorusią. Ein weiterer Schritt könnte sein, Artikel 4 des NATO-Vertrages zu aktivieren. I kolejnym krokiem byłaby aktywacja tego punktu czwartego umowy właśnie NATO, czyli tu chodzi o to, że
jest zagrożona niezależność któregoś z państw członkowskich. Dalsze pytania, moi mili. Hat Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik versagt? Bild-Zeitung pyta, czy Angela Merkel zawiodła, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, politykę z uchodźcami. Pan Morawiecki odpowiada, och, absolut, czyli tak, absolutnie. Ich denke, dass die Politik von vor 5 bis 6 Jahren keine angemessene Politik war. Jestem zdania, że polityka ta sprzed 5-6 lat nie była polityką jakby dopasowaną do sytuacji. Sie hat die Souveränität vieler europäischen Staaten gefährdet und schuf einen künstlichen Multikulturalismus. Była to polityka, która zagroziła suwerenności wielu europejskich państw i stworzyła sztuczny multikulturalizm. Ja, das war eine gefährliche Politik für Europa und für die Welt. To była niebezpieczna polityka dla Europy i dla świata. Und dann die nächste Frage. Kanzlerin Merkel hat in den vergangenen Tagen mit Lukaschenko telefoniert. War das gegen ihren Willen? Bild pyta o telefon pani Merkel z Lukaschenko. Czy był to telefon, który odbył się wbrew pańskiej woli? Für mich steht fest, es kann in dieser Krise keine Entscheidung über unsere Köpfe hinweg gefällt werden. Pan Morawiecki odpowiada, dla mnie jest jedno jasne, w tym kryzysie żadne postanowienia nie mogą się odbywać bez zaangażowania nas, czyli jakby bez tego, że my jesteśmy informowani. Wenn es in dem Telefonat darum ging, wie die Migranten aus Belarus zurück in ihre Heimatländer gebracht werden, dann ist jede Initiative in dieser Richtung im Sinne Polens. Natomiast jeżeli w tej rozmowie telefonicznej chodziło o to, jak tych migrantów z Białorusi z powrotem przewieźć do ich krajów pochodzenia, to tutaj każda inicjatywa w tym kierunku jest też inicjatywą, która Polska popiera. No und dann gab es noch eine Frage zu Nord Stream 2. Jeszcze było pytanie oczywiście do Nord Stream 2. Also werden Sie Scholz sagen, stopp Nord Stream 2. I tutaj jeszcze Bild zapytało wprost, czy będzie pan Morawiecki namawiał pana Scholza do tego, aby zastopować, tak, żeby zablokować Nord Stream 2. Pan Morawiecki odpowiadał, ja, natürlich, Nord Stream 2 muss gestoppt werden, czyli tak, naturalnie Nord Stream 2 musi zostać zatrzymany. Także to jest tutaj pokrótce ten wywiad, który pan Morawiecki dał gazecie Bild. Napiszcie chętnie, skomentujcie, co na ten temat myślicie. Und das war's für heute. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prasówkę. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag, wie immer. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.